W poniedziałek 9 maja odbyło się piąte posiedzenie członków Forum Subregionu Sądeckiego. Województwo małopolskie reprezentował wicemarszałek Stanisław Sorys, członek zarządu Leszek Zegzda, przewodnicząca sejmiku województwa Urszula Nowogórska, radny województwa Witold Kozłowski i dyrektor Departamentu Zarządzania Programami Operacyjnymi Jakub Szymański. Na spotkanie licznie przybyli przedstawiciele powiatów Gorlickiego, Nowosądeckiego i Limanowskiego oraz miasta Nowy Sącz, a także przedsiębiorców organizacji pozarządowych, lokalnych grup działania i innych instytucji z terenu subregionu sądeckiego. Głównym tematem obrad była kwalifikacja merytoryczna projektów w ramach trzech poddziałań Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego. Mówiliśmy o wnioskach, które zostały przez samorządy złożone do Urzędu Marszałkowskiego. W obszarze stref aktywności gospodarczej i tutaj jest dobra wiadomość, bo pieniędzy było więcej niż potrzeb. Wszyscy wójtowie, burmistrzowie dotrzymali wstępne przyzwolenia na budowę tych stref. W powiecie gorlickim jest to Bobowa i trzy strefy aktywności gospodarczej w gminie Biecz. Drugim obszarem były drogi subregionalne. Tutaj do podziału jest tylko 26 milionów złotych, a zapotrzebowania są dużo większe. Forum subregionalne wybrało drogi na terenie gmin Biecz, Łużna i Gorlice. Są to drogi odpowiednio, łącznik drogi od drogi krajowej 28 do Biecza, tak zwane starodroże, i druga droga, o której wspominałem, to jest Szymbar Bystra Szalowa. Przy tych drogach wójtowie i burmistrz deklarują utworzenie stref aktywności gospodarczej i to jest taki wskaźnik, który powoduje, że te wnioski mają dużą szansę. Natomiast duży wniosek złożył powiat sądecki i jest on naszym konkurentem. Alokacja wynosi 200%, bo tak Urząd Marszałkowski sobie życzy i teraz asesorzy i Zarząd Województwa Małopolskiego będą musieli wybrać, które drogi są najważniejsze. Liczymy, że te dwie drogi, Szymbar Bystra Szalowa i droga Starodroże do Biecza, znajdą się na tej liście, która będzie dalej już do procedowania i do wykonania w przyszłości. Trzeci obszar to turystyka. W tym obszarze złożonych zostało najwięcej wniosków przez miasta, gminy i podmioty prywatne. Marszałkowie mówili, że tutaj nastąpiła tak zwana rzeź niewiniątek, czyli prawie 3/4 tych wniosków zostało przez forum odrzucone, a te, które zostały, mają szansę ponownie ubiegać się o dofinansowanie, ale będą to już decyzje asesorów w Urzędzie Marszałkowskim i Marszałka Województwa Małopolskiego. I tutaj dobra wiadomość dla gminy Sękowa. Gmina Sękowa przez ten pierwszy filtr, że tak powiem, przeszła i jedna z firm w gminie Sękowej. Natomiast wniosek, który został złożony przez gminę Biecz, niestety zabrakło jednego punktu. Nie tracimy jeszcze nadziei. Marszałek mówi, że będą się jeszcze temu przyglądać. Ta kreska, która została postawiona na wysokości 27 punktów, być może zostanie obniżona i w ten czas również gmina Biecz będzie mogła wejść do tego wstępnego grona zakwalifikowanych projektów. Posiedzenia forów odbywają się we wszystkich 5 subregionach w Małopolsce.